A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset. Wiara połączona z konsekwencjami. Kilka lat temu, zupełnie niespodziewanie, dwaj mnisi z buddyjskiego klasztoru na Sri Lance weszli w posiadanie Nowego Testamentu. Zaczęli go czytać, a zawarte w czterech Ewangeliach opowieści o życiu, czynach i słowach Jezusa głęboko ich poruszyły. Zostali przyciągnięci w swoich sercach do osoby Jezusa Chrystusa oraz do przekonującej prawdy o żywej i żywej mocy Jego nauczania. Studiując Biblię, mnisi zrozumieli, że autorytet Pana Jezusa Chrystusa jest nierozerwalnie związany z Jego boską naturą, z faktem, że jest On odwiecznym Synem Bożym, że jest jedynym prawdziwym Bogiem. Po lekturze Ewangelii przeczytali także Dzieje Apostolskie. Byli ciekawi, co stało się z uczniami Jezusa po śmierci Pana Jezusa, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu. Uwierzyli w Syna Bożego, przyjęli Go do swoich serc jako Zbawiciela i Pana. Po przeczytaniu Dziejów Apostolskich dodatkowo zrozumieli, że powinni również publicznie opowiedzieć się po stronie Jezusa Chrystusa Pana, bez względu na konsekwencje. Opuścili więc klasztor i przyjęli chrzest. 2000 lat temu arcykapłani i faryzeusze chcieli, aby ich słudzy aresztowali Jezusa. Ci jednak byli pod tak wielkim wrażeniem Chrystusa i Jego orędzia, że wrócili z pustymi rękami i musieli złożyć deklarację. Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi.